O koncepcie neuroróżnorodności sądzę, że jest kwestią polityczną, światopoglądową i filozoficzną. Otóż ludzkość, która ani nie potrafi ostatecznie ustalić, czym są różne choroby i zaburzenia psychiczne, afektywne i rozwojowe, skupia się na tym, co przychodzi jej najłatwiej – na sądzeniu i ocenianiu. Ustalenie, czy coś jest różnorodnością czy wadą, zamiast ustalenia, czym w ogóle jest, skąd się bierze i na czym polega, jest według mnie po prostu śmieszne i niepoważne, a zatem nie byłoby poważnie zajmować stanowisko. W swojej pracy stosuję dwa kryteria – cierpienia i przystosowawczości. Osobiście jako osoba z zespołem Aspergera nigdy nie cierpiałam przez ten zespół i nigdy nie musiałam nadrabiać niczego względem ludzi neurotypowych, by nie cierpieć samej i by nie musiał cierpieć przeze mnie nikt. Kto nie jest zaburzony psychicznie i lub emocjonalnie, bo tacy ludzie cierpią sami w sobie, więc i inni są dla nich źródłem cierpień. A niby być przystosowaną do życia lub mieć duży wybór na rynku reprodukcyjnym. Nie uważam, by to samo mogły powiedzieć o sobie osoby z głębokim autyzmem, zaburzeniami afektywnymi, chorobami neurodegradacyjnymi albo z zaburzeniami osobowości. W każdym z wyżej wymienionych przypadków mamy do czynienia z cierpieniem swoim i innych, nieprzystosowaniem do preferowanego przez siebie samego modelu życia oraz ze specyficznymi problemami w tworzeniu relacji romantycznych, partnerskich, czyli po prostu na rynku reprodukcyjnym.